Państwo, drodzy przyjaciele, kochane zawodniczki i zawodnicy. Zanim odczytam list od pana premiera Mateusza Morawieckiego, który skierował do was, pozwolę sobie kilka słów od siebie. To wyjątkowy moment, wyjątkowa uroczystość, bo dzisiaj drugie urodziny programu, o którym śmiało mogę powiedzieć, że to jest jeden z najważniejszych programów w polskim sporcie, który pojawił się na przestrzeni ostatnich 20-30 paru lat. To nie jest tylko moja opinia, ale myślę, że wielu osób, które znają się i kochają sport. To jest ważny projekt z punktu widzenia przyszłości polskiego sportu. To jest też wielka moja osobista duma i radość. 250 wyjątkowych i wybitnych sportowców biało-czerwonych, którzy zdobyli na przestrzeni ostatnich dwóch lat 274 medale. Ta liczba naprawdę robi wrażenie i pokazuje potencjał. Moi drodzy, z punktu widzenia przyszłości, z punktu widzenia tego, co jest najważniejsze dla nas, czyli igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich, to jest projekt niezwykle istotny. To jest projekt, który ma pomagać wam, który ma sprawiać, że będziecie mieli warunki do tego, żeby skupić się na tym, co najważniejsze z punktu widzenia sportowca, czyli na przygotowaniu się do najważniejszej imprezy sportowej czterolecia, do najważniejszej sportowej imprezy w waszym życiu. 274, w tym można powiedzieć, z tych najważniejszych imprez, czyli z tej kategorii seniorowskiej, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, mamy ponad 20 medali już Mistrzostw Świata kategorii seniorów, czyli tej, można powiedzieć, najważniejszej rangi. Mamy ponad 70 medali seniorów w Mistrzostwach Europy na przestrzeni tych dwóch lat. Więc to tylko świadczy o waszej wyjątkowości, o waszym ogromnym potencjale, o waszej sile. I to jest program, który jestem przekonany, mam taką głęboką wiarę, będzie przez najbliższe lata funkcjonował, będzie budował potencjał polskiego sportu. Celem jest Tokio, celem jest Pekin, celem jest Paryż, Mediola, Los Angeles, czyli te wszystkie najważniejsze imprezy, igrzyska olimpijskie, paraolimpijskie, zimowe i letnie. I tego wam przede wszystkim życzę, tego, żeby spełnił się wasz najpiękniejszy sen, czyli nominacja olimpijska, żeby spełnił się wasz kolejny sen, czyli medal olimpijski, żebyście z dumą reprezentowali biało-czerwone barwy. Mam taką nadzieję, że wielu z was, chciałbym, to jest moje marzenie, żebym już w przyszłym roku, trochę w innej roli, ale kibicował wam w Tokio i na kolejnych igrzyskach olimpijskich. Na pewno wasze medale będą chyba najbliższe mojemu sercu, z racji tego, że ten projekt jest naprawdę dla mnie osobiście też bardzo wyjątkowy i chciałbym i też sobie tego życzę osobiście, a mam prawo życzyć sobie tego, żeby na tych igrzyskach najbliższych, żebyście zdobyli medale, żebym miał okazję was oklaskiwać i cieszyć się z tego, że taki choćby maluteńki wkład w ten wasz sukces też mieliśmy. Także jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję. W roli ministra sportu i turystyki chyba to jest ostatnia moja okazja do występowania przed wami w takim szerokim gronie, także też za tą współpracę bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję szczególnie tym, którzy ten projekt zainicjowali. Dziękuję. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie, pierwszą rozmowę z Cezarym Jurkiewiczem, członkiem zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, gdzie rozmawialiśmy o tym, co zrodziło się w mojej głowie i pamiętam, akceptacja do tego projektu była po kilku minutach krótkiego wprowadzenia do... Też dziękuję panu premierowi Piotrowi Glińskiemu, który jest opiekunem Polskiej Fundacji Narodowej, sprawuje nadzór nad fundacją, za przychylność do tego przedsięwzięcia, za to, że też z dużym entuzjazmem podszedł do tego projektu. Nie wiem, czy jest ktoś, komu się ten projekt nie podoba. Nie znam takiego. I jestem przekonany, że naprawdę to jest świetne przedsięwzięcie. I dziękuję też Instytutowi Sportu za całą opiekę, za prowadzenie tego przedsięwzięcia na czele z panią dyrektor Urszulą Włodarczyk, wszystkim fundatorom fundacji, spółkom Skarbu Państwa, bo to jest projekt finansowany ze środków spółek Skarbu Państwa. I program Team 100 też jest takim przedsionkiem do tego indywidualnego wsparcia, o czym też wiecie, spółki Skarbu Państwa też będą i opiekują się zawodnikami starszymi, którzy nie są w programie Team 100, więc to jest taka, można powiedzieć, spójna piramida szkoleniowa. Jestem przekonany, że ci, którzy
pewnym momencie będą podchodzić z Timus, to będą przechodzić pod skrzydła, pod indywidualną opiekę spółek Skarbu Państwa, także nikim nie zapominamy, też trzeba zwolnić miejsce młodszym, ale spokojnie, tutaj możecie mieć pewność, że każdy z Was będzie objęty taką opieką finansową, tak żebyście się mogli spokojnie przygotować do Igrzysk Olimpijskich i zdobywać dla nas najważniejsze medale. Trochę się rozgadałem, więc ja już kończę. Pozwolę sobie odczytać teraz na koniec list pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że sport to jeden z najważniejszych obszarów życia społecznego. Gdy nasi zawodnicy triumfują, wszyscy odczuwamy dumę z odniesionych przez nich sukcesów. Czujemy narodową jedność. Polscy sportowcy to nasi najlepsi ambasadorzy. Dzisiejsze wydarzenie, drugie urodziny programu Team 100, jest dowodem tego, że nasz rząd ich docenia i chce aktywnie wspierać młode talenty. Żałuję więc, że nie mogę uczestniczyć w tym radosnym spotkaniu. Wszystkich Państwa zapewniam mojej pamięci i przesyłam serdeczne pozdrowienia. Pionierski program Team 100, realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polską Fundację Narodową oraz Instytut Sportu, powstał, by rozwijać potencjał utalentowanych sportowców. Jest on niezwykle istotnym elementem spójnej i długofalowej piramidy szkoleniowej. Chcemy bowiem, by młodzi ludzie, realizując swoje marzenia, odczuwali rządową pomoc na każdym etapie rozwoju sportowego. Cel ten krok po kroku urzeczywistnia. Dzisiaj z dużą satysfakcją możemy powiedzieć, że Team 100 zrewolucjonizował podejście do finansowania sportu wyczynowego w Polsce. Nierzadko zdarzało się przecież, że młodzi, uzdolnieni sportowcy byli pozostawieni sami sobie, a z powodu braku środków pieniężnych zmuszeni byli rezygnować z profesjonalnego zaplecza i planów rozwojowych. To wielka osobista strata dla młodego człowieka. To także wielka strata dla Polski. Zmieniamy to. Obecnie program wspiera już 250 zawodników, w tym 37 z niepełnosprawnościami. W ciągu 2 lat jego beneficjenci zdobyli ponad 270 medali na imprezach sportowych rangi mistrzowskiej. Nie ma lepszego potwierdzenia skuteczności przyjętej przez nas strategii. Szanowni Państwo, jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie będzie płaszczyzną do jeszcze głębszego zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju polskiego sportu i wspierania naszych talentów. Niech to radosne święto przyniesie Wam satysfakcję oraz stanowi motywację do dalszej aktywności. Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów. Dziękuję.